Siema, dzisiejszym tematem jest woskowanie woskiem koloryzacyjnym. Zaraz Wam pokażę, co to jest za wosk. Najpierw chciałem Wam pokazać efekty. Szyby i koła nie były czyszczone. Zabezpieczony jest tylko sam lakier. Zabezpieczony jest z tego względu, że po prostu zwierzęta są na placu i wskakują na samochody. Już się przekonałem o tym dzisiaj, że kot już nie jest w stanie wskoczyć na ten samochód, dlatego że jest tak śliski, że po prostu spada. Tutaj jechałem tym równo wszystko, i plastiki, i znaczy dokładnie tak, lampy, zderzak, nakładka od spodu, jeszcze tu widać niebieskie, jeszcze niedoczyszczone, drzwi, dach. Także widać, że robi to wrażenie. Przede wszystkim kosztuje kilkadziesiąt złotych, a nie kilkaset. Także bezapelacyjnie można coś takiego polecić, bo wosk jest naprawdę kapitalny, powiem Wam. Odświeżyło lakier, zabezpieczyło. Także jest super. Pokażę Wam teraz ten wosk. To jest taki wosk z firmy Carplan. To jest taki wosk Ultra Color Polish. Ja już miałem jedną butelkę kupioną kilka lat temu, ale z niego nie skorzystałem, bo jakoś nie wiem, czy auto zostało sprzedane, coś tędy, i to jeden mi tam kolor został. Zrobiłem jeden samochód kolorem, no i stwierdziłem, że jest po prostu rewelacja. Więc zamówiłem kolejne kolory do następnych samochodów. Co używałem do woskowania? Do woskowania jest gąbeczka, narzepa i wkrętarka. No tu akurat akumulator jest założony duży, z tego względu, że 3 godziny trwa nakładanie tego wosku i później zbieranie. Polerka, no jest taka tania polerka z Biedronki. Nie wiem, ile wytrzyma, na razie wytrzyma 6 godzin ciągłej pracy. Ona jest z regulacją. Ona jest z regulacją, także fajna sprawa. Mi się go najlepiej, żeby jakiś tam z barana czy czegoś wziąć, jakiś oryginalny, nie brać tego sztucznego, bo no nie czyści tak, jak powinien czyścić. I odnośnie tam polerowania elementów, to wosk nakładamy tą gąbeczką i dosłownie po 5 minutach go zbieramy polerką, dlatego że jak on się zaschnie, to nie idzie go później zebrać. A tak jednak, jak on jest jeszcze delikatnie wilgotny, to polerkę wtedy na większe obroty i to zbieramy. Ale tak oczywiście, żeby lakieru nie przypalić, no chociaż woskiem to mi się wydaje, że raczej się nie da, nie? No, chyba że ktoś się będzie usilnie starał to zrobić. Także ten Carplan jest niezły. Już dosyć trudno go w sklepach dostać, ale jeszcze mnie się udało. Albo szukać przez internet, nie? Naprawdę jest dobry, dobry wosk. Ja jestem tego zdania, że jak coś jest dobre, to można to polecić, a jak coś jest do dupy, to trzeba to wyrzucić i tyle. Siemaneczko.